Witam, nazywam się Jacek Antonik, właściciel sklepu Repsport, serwisant narciarsko-snowboardowy. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam żelazko narciarsko-snowboardowe niemieckiej firmy Kunzmann, model 2200. Tytułem wstępu króciutko, co to jest żelazko narciarsko-snowboardowe. Jest to takie urządzenie, z którego pomocą dokonamy roztopienia oraz rozprowadzenia smaru stałego po ślizgu narty zjazdowej, narty biegowej lub deski snowboardowej. Rozróżniamy dwa typy żelazek. Typ analog, czyli sterowanie temperaturą odbywa się w sposób analogowy za pomocą bimetalu, oraz digital, sterowanie temperaturą odbywa się za pomocą mikroprocesora w tym żelazku. No, wracamy do naszego żelazka 2200 firmy Kunzmann. W pudełeczku żelazko oraz podstawka i instrukcja obsługi. Model 2200 jest to podstawowy model w ofercie tego producenta. Niewielkich wymiarów, można powiedzieć, kompaktowe żelazko, ja troszkę powiększę. Kolor, aktualny kolor Kunzmanna to jest właśnie kolor pomarańczowy, wcześniej był taki kolor morski. O, proszę zobaczyć. Charakterystyczny kształt, czyli można powiedzieć klasyczny, prawda, uchwyt z góry, w środku pokrętełko do regulacji temperatury. Żelazko niewielkich rozmiarów. Prawda, proszę zobaczyć, moja dłoń, żelazko kompaktowe, idealne na wyjazdy, ale oczywiście nadaje się po prostu w stacjonarnym serwisie amatorskim. Typ żelazka to jest właśnie analog, czyli tak co wspomniałem wcześniej, sterowanie odbywa się za pomocą specjalnego układu z bimetalem. Jeżeli chodzi o parametry, moc 850 W, napięcie zasilające to jest tradycyjne polskie 230 watów, temperatury osiągane to jest od 50 do 180 stopni Celsjusza. To by było tyle. Teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię budowy. Obudowa wykonana z grubego, widać, tworzywa sztucznego, kolor pomarańczowy. Na górze czarny element gumowy poprawia nam chwyt, można powiedzieć taki antypoślizgowy. Pod uchwytem, jak wspomniałem wcześniej, a może troszkę powiększę, pokrętło do regulacji temperatury. Tutaj mamy nad pokrętłem, o proszę, taką lampkę czerwoną, która służy nam do, to jest, no, pełni funkcję informacyjną, tak? Pokazuje nam, kiedy żelazko jest w trybie pracy i kiedy osiągnie żądaną temperaturę. Jeżeli jest zapalona, wtedy żelazko nagrzewa się, jak zgaśnie, znaczy się, że temperaturę żądaną żelazko osiągnęło. Pokrętło ma informacje od 0 do 180 stopni, 120, 160 i 180 stopni, tyle jest na druku. Resztę trzeba niestety dobrać intuicyjnie, prawda? Ale tak jak powiedziałem, jest to żelazko typowo amatorskie, więc tutaj nie potrzeba nam stricte dokładnych nastawów. Z reguły my, amatorzy, używamy temperatur od 100 do 140 stopni, a dobieramy po prostu tą temperaturę tutaj na oko, no i sprawdzamy, jak dany smar się roztapia. Temperaturę należy dobrać taką, aby smar po roztopieniu, aby smar nie zaczął nam dymić, a przykładając go na przykład do stopy żelazka nagrzanego, prawda, żeby nam ładnie się roztapiał i spływał na ślizg. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o płytę, już troszkę pomniejszymy teraz. Płyta prostokątna, płyta o wymiarach 147 długość, a szerokość niecałe 9 cm. Proszę zwrócić uwagę, jest ponacinana, takie trójkąty z różnych stron. Służy to, można powiedzieć, doprowadzaniu smaru do miejsc, gdzie jest go po prostu mniej, ewentualnie nadmiar smaru będzie nam po prostu tu przez sterowki uciekał na boki. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o grubość płyty, to ma ona 14 mm.
14 mm tyle jest gruba ta płyta. Tak, no, tak wygląda. Jeszcze raz to żelazko pookręcam. Teraz jeżeli chodzi o długość sznura zasilającego, przewód zasilającego, to zaraz sobie zmierzymy. Tak. Jest ona imponująca, wynosi 195 cm, ale może dla wielu Was po prostu będzie ona wystarczająca. 195 cm tyle wynosi długość tego żelazka, przepraszam, długość przewodu zasilającego. Dodatkowy plus to jest, że w komplecie otrzymujemy taką oto podstawkę, prawda, z dwoma gumowymi, to są w zasadzie silikonowe elementy, prawda? Czyli możemy sobie to żelazko, nawet gorące, położyć na tej płycie, prawda? Nie obawiając się, że żelazko nam przypali coś, przypali nam stół, blat, czy po prostu jakieś narzędzie, które będzie po prostu leżeć obok. Bardzo, bardzo fajna, widzę, funkcjonalna rzecz, to jest właśnie taka podstaweczka, którą możemy położyć sobie na stole, prawda? I nie będzie ono nam przeszkadzało w dalszych czynnościach serwisowych. Tak wygląda. Zobaczyć położone żelazko. Nie ma obawy. Poza tym te widać pełnią również takie antypoślizgowe funkcje, więc nie tak łatwo będzie to żelazko zrzucić na ziemię, gdybyśmy tam poruszali po prostu stołem, albo nam się coś wydarzyło. No, to by było tyle, jeżeli chodzi o samo żelazko. Teraz tak, ja je tutaj wyłączę. O, proszę zwrócić uwagę, aha, jeszcze podniesiemy, dioda lampka się zapaliła, czyli informuje nas, że żelazko się nagrzewa. Ja sobie tu ustawię temperaturę, powiedzmy około 100 stopni tak na oko i poczekamy, kiedy żelazko się nagrzeje i ta lampka nam zgaśnie. O, proszę. Lampka zgasła, charakterystyczny klik, prawda? Teraz temperaturę, osiągnęło temperaturę wskazaną na pokrętle. Dobrze. Tak ono wygląda, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany zakupem tego modelu żelazka, to zapraszam na stronę internetową mojego sklepu www.remsport.pl lub do skorzystania z bezpośredniego odnośnika, link przekierowujący znajdziemy w prawym górnym rogu filmiku. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam.